Ice Monster powstały, jak podaje ich rzecznik prasowy, z inicjatywy dziadka Jenny Stevesa Xenomorpha, który hodował mutanty na swojej planecie Klonklu w czasie, gdy Ziemia przeżywała drugie zlodowacenie. Jenny Stevies Xenomorph ma 183 lata świetlne, mierzy 2 metry i waży 95 kg. Niesamowite. Septalus, lewy łącznik, jest typem pająka? Slugel, galaktyczny ślimak, ma język dłuższy niż jego noga, przez co jest niebezpieczny dla żywych stworzeń. Zamiast domu na grzbiecie ma wypustki i nie wiedzieć czemu. Galactos VFX3 jest mechanicznym potworem o napędzie zasilanym na baterie. Mam tu jakiegoś samochodu. O! Panterka. Cóż to za dziura? Halo? Jest tam kto? Halo, jest tam kto?